rzucimy kolory. Do Masolisy.pl jesteśmy z Mateuszem Tobiaszem po spotkaniu z Lechią Tomaszów. Człowiekiem, który uratował dla nas jeden punkt. Znaczy, czy uratował? Szczerze mówiąc, chyba muszę dobrze się czuć na tym boisku, bo z tego co pamiętam, dwa lata temu z Lechią też udało mi się dobrze zagrać, wtedy wygraliśmy 1-0. Także cieszę się, że mogę to powtórzyć. Mateusz, ostatnio kilka kiksów Ci się przydarzyło. Dzisiaj no, nawet kibice gospodarzy twierdzili, że skąd myśmy takiego drągala wytrzasnęli, bo te piłki powinny spokojnie w siatce zagościć. Znaczy, no tak, błędy się na pewno zdarzają, mogą się zdarzyć każdemu. Ważne, by wyciągnąć wnioski i więcej ich nie popełniać. Chociaż jestem pewny, że na pewno jeszcze nie jeden błąd, ze względu na to, że jestem młody i muszę tak jakby się ogrywać, nabywać doświadczenia. Odnośnie tego, że tam kibice coś mówili o mnie, nie wiem, ja bardziej się skupiłem na meczu. Jedyne co to słyszałem od tamtych kibiców, że bym się zamknął i tego typu, a także to nie chcę wnikać na ten temat. No i tam to trochę pokrzyczałeś, no nie było tak źle, no ale jak z twojej perspektywy te dwie sytuacje wyglądały, bo no, musiałeś się jak struna wyciągnąć? Czy nie, to tak bardziej taka akcja-reakcja. Trzeba było szybko podjąć decyzję, pójść za piłką. Parę razy też udało mi się dobrze przesunąć i stąd ta interwencja. Powiedz mi tak szczerze, bo to jednak Lechia no, twierdzi, że będzie próbowała tutaj Widzewowi pokrzyżować szyki w walce o awans do drugiej ligi. Raczej was nie zaskoczyli jakoś specjalnie i to też tak z przebiegu spotkania wyglądało, że to nawet to zwycięstwo nam się bardziej należy. Znaczy, ja uważam, że to był mecz bardzo wyrównany, bo mieliśmy tak, że i my przeważaliśmy, Lechia miała tak, że oni też czasem przeważali i uważam, że jak remis to jak najbardziej zasłużony wynik, chociaż wiadomo, że mogło czasem się potoczyć inaczej, bo był taki moment, gdzie my mieliśmy więcej akcji, byśmy strzelili bramkę, czy też mogło być w drugą stronę, dlatego nie uważam, żeby to był zły wynik. Wam się lepiej gra bez presji takiej, że musicie awans na przykład osiągnąć, czy, bo widać, że teraz jeżeli walczycie teoretycznie o to utrzymanie, powiedzmy, o to bezpieczne miejsce w tabeli, bez informacji, że musicie się bić o czołówkę, no to widać, że ta radość piłkarska jest w was też jakoś mniej nerwów, mniej emocji i fajnie się na to patrzy, czy rzeczywiście w takich warunkach wam się lepiej gra, czy jednak chcecie wiedzieć, o co walczycie? Znaczy tak, my podjęliśmy sobie decyzję, że nie mamy tak jakby celu długotrwałego, tylko z meczu na mecz podchodzimy z wielką dyscypliną do meczu i mówimy sobie, że o każdy mecz, z meczu na mecz tak jakby walczymy o 3 punkty, tak? Czyli tak jak z Lechią przyjechaliśmy, żeby walczyć o 3 punkty, tak za tydzień z Sokołem będziemy też chcieli walczyć o 3 punkty. O ile dobrze pamiętam, w Ostrucie broniłeś, tak? Rozumiem, że teraz już jak się troszeczkę lepiej zgraliście, no to taki wynik się nie powtórzy. Znaczy tak, to był tak jakby nasz pierwszy mecz, prawda, gdzie próbowaliśmy się zgrywać, czasem trochę nie wyszło, jedna decyzja taka też spontaniczna była, ja też z obrońcami też miałem, nie, mimo wszystko, że z nimi wcześniej grałem, jest nowa taktyka, każdy tak jakby musiał nabyć to doświadczenie, umiejętności, żeby grać w tym, co właśnie dał nam trener i tak jakby jego pomysły i wiadomo, że z meczu na mecz jest coraz lepiej i to fajnie wygląda, to był nasz pierwszy mecz, dlatego można o nim zapomnieć. To mimo tego remisu i tak dziękujemy ślicznie, no bo no, uratowałeś nam tutaj skórę. Dziękuję bardzo.